Święta zbliżają się do nas już wielkimi krokami i są bardzo, bardzo blisko. Niedalekiej przyszłości już będziemy mogli szczęśliwie rozpakowywać nasze prezenty. Niestety wasz mistrz trochę się opierdala i zamiast robić nowe recenzje, to napieprza w Modern Warfare 2. I cóż tu poradzić, jak z braku tak naprawdę czegokolwiek na kompie będę musiał coś nakręcić z produkcji Infinity Ward. Tego kontynuuję kolejną część porad do Modern Warfare 2. Jak zawsze nowe kampy na nowych mapach i inne ciekawostki. Zapraszam. Zajmiemy się może najpierw jedną z moich ulubionych map, Quarry. Jeżeli gramy na tej mapie podczas trybu Znajdź i Zniszcz, a tutaj bardzo parę fajnych miejscówek, zwłaszcza po stronie broniących się. A więc zaraz tutaj po respie, jak wchodzimy na tą zjeżdżalnię, tutaj bardzo jest przydatnie sobie położyć Claymora, którego ja oczywiście nie mam, w tym miejscu. Tutaj sobie możemy ewentualnie przysiąść, żeby jeszcze kogoś skampić, lub wyjść tą wyciętą siatką na zewnątrz i w tym kącie spokojnie czekać, aż ktoś na B nam tutaj ładnie sobie przyjdzie. Będziemy go mogli skampić i nabić sobie fraga. Jeżeli lubimy grać snajperką, to bardzo dobrze jest pójść w tamtą miejscówkę. Jednak nie polecam nikomu wchodzić od strony zewnętrznej po drabinie, ponieważ bardzo, bardzo łatwo wtedy jest nam zauważyć. Tego lepiej robić to ze środka, wchodząc po tych schodach i po tej drabince. Wówczas również najlepiej jest się starać być niezauważonym. No a oto jest tutaj bardzo łatwo. Dlatego zamiast siedzieć w tym oknie, to jest dobrze po prostu skoczyć sobie na tą poręcz i obserwować, co się dzieje przed nami. Jesteśmy tutaj prawie nie do wykrycia, chyba że ktoś ma również snajperkę i jest w stanie nas wówczas dostrzec. Jednak to my jesteśmy zdecydowanie, będąc na tej pozycji, na plus. Kolejną dość lajkową kamperką jest ta, którą tu widzicie. Generalnie polecam jak najszybciej tutaj się dostać zaraz po respawnie, gdyż jeżeli tego nie zrobimy, to jesteśmy niezwykle wtedy widoczni dla oponenta. I jak tu wejść? Kiedy wychodzimy z tego hangaru, skakujemy na te bloczki, będąc już na najwyższym stopniu, rozpędzamy się i wskakujemy. Można się tutaj położyć, jak i kucnąć. No i oczywiście przykampić. Z kolei, kiedy grałem po stronie atakujących, ja generalnie zaraz po respawnie polecałbym strzelić w te beczki. Często tam gracze z przeciwnej drużyny wbiegają, przez same dość duże szanse, aby ich zmieść. A jeżeli chodzi o kampowanie, czego ja bym nie polecał po stronie atakujących, to my w sumie dwie placówki. Można równie dobrze zostać na respie, jednak to jest strasznie głupia decyzja. Tutaj jest w jednym z hangarów, jak się idzie na A, taki spychacz. Kiedy już na niego możemy sobie wejść, tutaj mamy podgląd na ten wąwóz, który kieruje nas właśnie do bombside'u na A. Oraz kawałek tej kamperki dla snajperów. Możemy się poszczęścić i ktoś tam będzie akurat sobie siedział, my go zdejmiemy. Poza tym, tą placówką jest jeszcze druga. Tutaj jak się idzie na B, jest drugi hangar. Taka drabinka, należy do niej wskoczyć, nie da się z miejsca na nią wejść. No i widok na inną część mapy. Dosyć ryzykowne miejsce, gdyż strasznie szybko można z niego zginąć, zwłaszcza jeżeli chcemy tutaj dłużej przesiedzieć, dłuższą chwilę, zwłaszcza ze snajperką. No i terminal, mapa, której zdecydowanie nie lubię. Na niej
broniący się mają zdecydowanie większe pole manewru, jeśli chodzi zdecydowanie o miejsca, w których mogą sobie spokojnie się ukryć, zakampić. Jeżeli chodzi o pierwszą placówkę, w tym tutaj jednej z części lotniska, terminalu, mamy drabinkę, która nas kieruje do ochrony A. Tutaj możemy sobie spokojnie położyć się, czekać, aż ktoś nam wyjdzie pod celownik. Atakujący mają strasznie, strasznie niestety uprzykrzone życie przez takich właśnie jak ja. Oraz wchodząc na dach tego, tej takiej budki posterunku, również możemy się położyć, z kolei tam mamy widok. Nie jest to dość duży obszar, jednak ktoś, kto ma dobrego cela, może spokojnie parę celów ściągnąć. Jesteśmy wówczas narażeni też, że ktoś może nas z tego sklepiku, tak jak my tamtych, również po prostu zniwelować. Jeszcze dla broniących, jeżeli chodzi o placówkę, gdzie się podkłada bombę na B, są tutaj tak naprawdę dwa miejsca. Jeden jest dla zwykłych takich nowicjuszy, bym nadpowiedział. Pierwsze co robimy, to niszczymy te bomby. Dobrze by było, gdybyśmy tutaj mieli przy sobie Claymora i w tym miejscu go postawili, tudzież tym. My sobie możemy z kolei tutaj spokojnie się położyć. Nieco bardziej zaawansowani gracze już wiedzą, że tam często ktoś kampuje, więc nie bądźcie zdziwieni, jeżeli zaczną strzelać z dołu przez tą blachę, bo po prostu już do tego wiele graczy zdążyło przywyknąć. Z kolei druga opcja jest taka, że kładziemy tutaj Claymora i za tą ścianą możemy spokojnie się przykampić bez obawy, że ktoś z tyłu nas zajdzie, no chyba że ma zakłócanie.